Cześć, witajcie wszyscy serdecznie z tej strony Piorun. A co tu się dzieje? SpaceWeatherLive.com. Co my mamy? Dziury koronalne to południowa część Słońca. Regiony występowania plam. Mamy 3, 5, 7, 6. Tam plama mnie najbardziej interesuje, bo ona dalej jest skierowana w naszym kierunku. Jeżeli ona pieprznie, no to będziemy mieli problem. Koronalny wyrzut masy. Mamy tu piękne, ładne eksplozje. A zwłaszcza tu w tym regionie. O, piękny wybuch na Słońcu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z Soho. No i co się stało? Czekajcie, od zera. Zwiększanie się wyrzutu. Właśnie o tym mówię. Kurde, kolejne oszołomy dzwonią. Dobra, sorry, musimy przerwać na chwilę. No i dobra, jestem już z powrotem. Węgiel dojechał. Okej. Jeszcze raz to sobie obejrzyjmy, bo sam jestem zaciekawiony. Oczywiście ta obwódka to jest Słońce. Te kropki teraz na nagraniu to jest promieniowanie słoneczne i różnego rodzaju cząstki uderzające w detektor. O, tu się coś zaczyna. Będzie cyrk po prostu. Mówię wam, będzie cyrk. Dobrze, zobaczmy sobie, jak to wygląda z większej odległości. Jak to się zaategowuje? Jeszcze z takich ciekawszych informacji udało mi się zdobyć działający telefon z Windowsem, co jest niezłe. Będzie można nagrywać na YouTube, nagrywać lepszej jakości, może filmy nawet. Ciekawe, czy pogoda działa. Pobierz teraz. Praca w toku, coś się aktualizuje, dobra, może rusz. No dobra, jak to wygląda? No to widzicie, ta obwódka to jest Słońce. Ale to się buforuje. O, ja nie mogę. Boże drogi, co za porąbany, kurde, buffering danych. Nie wiem, jak to w takim tempie się buforuje, to są jakieś chyba kpiny, ja pierdzielę. Naprawdę mówię, ludzie, to są chyba jakieś kpiny. O, ładnie wybuchy idą. Dobra, otworzymy to w mniejszej rozdzielczości, bo widzę, że w tej to śmierć dosłownie. O, patrzcie, to momentalnie się zbuforowało. Coś się zaczyna. Mogę wam to spokojnie powiedzieć. Coś się zaczyna, bo już widzę po eksplozjach.
Może być niezły cyrk. Dobra. To więc na dziś wystarczy.